Wczoraj przed północą kanał mocno zniknął. Nie ma żadnych oficjalnych informacji, a żaden z uczestników teamu nie wypowiedział się jeszcze w tej sprawie. Wchodząc na oficjalny kanał Masna, dostaniemy informację, że strona jest niedostępna, a konkretnie, że kanał został usunięty za naruszenie wytycznych społeczności. Gdy widzowie na streamie Rafoniksa zapytali się, czemu kanał Masna zniknął, stwierdził on, że prawdopodobnie to Bog zalusunął kanał, ponieważ kończył projekt, który okazał się nieopłacalny. Siema Rafon, czemu zablokował? Szczerze mówiąc, nie wiemy, jaka jest prawda, ale mam nadzieję, że Masno jeszcze wróci i myślę, że stanie się to prędzej czy później.